Środa, 8 listopada, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Po 7 miesiącach od ukończenia prac budowlanych w końcu zostanie uruchomiony parking automatyczny na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach. Będzie tam mogło stanąć 240 samochodów. Od poniedziałku do końca listopada zaparkować samochód będzie można za darmo. Potem wprowadzone zostaną opłaty. Paweł Jędrusik. Choć to nowinka technologiczna, to tanio nie będzie. Osoby, które mają kartę mieszkańca Katowic, zapłacą 6 zł za godzinę parkowania. Pozostali 12 zł. Drogo, drogo. Bardzo drogo. Pan będzie korzystał? Raczej nie. 12 zł za godzinę? No to trochę sporo jednak. Wolałabym chyba 12 zł za dzień. To byłoby lepiej. Cena dość taka duża, ale to trzeba, inwestycja się musi zwrócić, nie? Myślę, że potem to cena spadnie raczej chyba, nie? Nie będzie wzrastała. Ale ogólnie bardzo przydatna rzecz, nie? Pan skorzysta, jak będzie okazja? No, oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli przez godzinę za 12 zł można cokolwiek tutaj zrobić, to super, ale opłata na przykład za cały dzień albo abonament by chyba mnie w takim przypadku bardziej interesował. Abonamentów jednak nie będzie, a przynajmniej nie dla mieszkańców. Za to na zachętę od poniedziałku 13 listopada do końca miesiąca z maszyn bezpłatnie będzie mógł skorzystać każdy. W tej chwili będą pobierali tak zwany bilet zerowy z kasy i na podstawie tego biletu zerowego będą mogli opuścić ten parking. Wcześniej parking był już testowany, między innymi przedsiębiorcy z ulicy Mariackiej weryfikowali, co jak wprowadziliśmy pewne dodatkowe udogodnienia. Obsługa parkingu według zapewnień producenta i urzędników jest dosyć prosta. Wystarczy wjechać na platformę, a sygnalizator poinformuje nas, czy stoimy prawidłowo. Oczywiście pamiętamy o zamknięciu drzwi po opuszczeniu pojazdu, zasunięciu okien. Kiedy wszystko jest z autem w porządku, wychodzimy przed wieżę i na komputerze, który znajduje się przy tej wieży, na której parkujemy, wpisujemy numer rejestracyjny, potwierdzamy, że auto zostało zaparkowane w prawidłowy sposób. Budowa parkingu automatycznego na Tylnej Mariackiej kosztowała prawie 23 miliony złotych. Nie tylko Katowice próbują rozwiązać problem nadmiernej liczby samochodów w centrum miasta. Za kilka dni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpocznie badania parkingowe w kilku śląskich miastach. Za pomocą samochodów ze specjalnym urządzeniem zewnętrzna firma sprawdzi, kto, gdzie i jak długo parkuje. Wszystko po to, żeby w przyszłości wprowadzić zmiany, które mogą pogodzić oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i przyjezdnych. Paweł Jędrusik. Samochód pojawi się na razie w 5 miastach GZM: Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach. Wiosną wyjedzie na ulicę kolejnych 3 – Sosnowca, Zabrza i Dąbrowy Górniczej. W trakcie badań samochód będzie przejeżdżał co godzinę przez centrum danego miasta, żeby fotografować i liczyć zaparkowane samochody. Zdecydowaliśmy się je podjąć, żeby w ogóle wiedzieć, jaki jest poziom problemu, czyli właśnie jakiś poziom rotacji, zajętości miejsc parkingowych, o której godzinie najwięcej ludzi parkuje, kiedy ta sytuacja jest łagodniejsza, czy parkują głównie osoby przyjeżdżające do pracy, czy to jest głównie kwestia mieszkańców albo osób korzystających z usług. Na wyniki takich badań czekają m.in. w Bytomiu, bo tu, podobnie jak w innych większych miastach, trudno jest o wolne miejsce parkingowe w ścisłym centrum miasta. Z pewnością dadzą odpowiedź na temat rotacji samochodów w śródmieściu Bytomia, ale przede wszystkim wskażą te miejsca, gdzie są niedobory miejsc parkingowych, gdzie najwięcej tych miejsc parkingowych jest zajętych. Takie badania pozwolą miastom przyjąć określoną strategię, aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się i niekoniecznie jest tu mowa o dodatkowych parkingach. Jest kwestia na przykład strefy płatnego parkowania, jest kwestia budowy dodatkowych miejsc parkingowych, jest kwestia ograniczania ruchu i jest wiele narzędzi, ale żeby cokolwiek postanowić i jakiekolwiek wnioski, to trzeba mieć szczegółowe badania i w tym jest rola metropolii. Po zakończeniu badań metropolia zamierza przeprowadzić w objętych nimi miastach badania społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i klientami lokali usługowych. Wprowadzanie tzw. uchwał krajobrazowych idzie w kolejnych polskich miastach dosyć opornie. Chociaż może nawet nie samo wprowadzanie, co późniejsze egzekwowanie. A reklamy, banery czy billboardy bardzo psują krajobraz i zasłaniają często piękną architekturę. Kolejnym miastem, które chce uporządkować chaos reklamowy, jest Jastrzębie-Zdrój. Karolina Komada. Większość polskich miast ma ten sam problem. Nawet jeśli są w nich atrakcyjne miejsca czy architektura, to często są przesłonięte różnego rodzaju reklamami. Nie przeszkadza mi to. Wręcz podoba mi się to, bo jest kolorowo. Idzie poczytać, gdzie co jest, na jakiej ulicy, tym bardziej, że nie znam Jastrzębia jeszcze dokładnie. No i tak przeczytam, że tam
studio, czy tam apteka, czy coś jest tam, czy tam. Takie głosy są jednak w zdecydowanej mniejszości. Jednak fajniej by było, jakby było bez tych reklam. Jednak człowiek przychodzi sobie gdzieś tutaj odpocząć, pospacerować. Wiadomo, w telewizji tych reklam też jest w miarę tam dużo, także myślę, że jednak gdzieś tak mniej ograniczona ilość byłaby fajnie. Jest ich dosyć sporo, jeśli chodzi o nasze miasto, natomiast z tego, co obserwujemy, już poczyniły się działania w stosunku do ograniczenia tych reklam, dlatego mamy nadzieję, że rzeczywiście to troszeczkę zniknie z naszego otoczenia. Rzeczywiście działania zostały podjęte, choć na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Przez kilka lat urzędnicy pracowali nad tak zwaną uchwałą krajobrazową, która pozwala szczegółowo uregulować kwestie umieszczania reklam. Uchwała reklamowa, którą chcemy w najbliższym czasie przyjąć, przedłożyć Radzie Miasta, najpierw podlega konsultacjom, wyłożeniu i kolejnym wniesieniu kolejnych uwag, a przede wszystkim zależy nam na tym i taki cel ma właśnie ta uchwała, aby uporządkować przestrzeń architektoniczną przede wszystkim w dzielnicy Zdrój i w centrum miasta. Uchwała reklamowa w Jastrzębiu dotyczy trzech elementów: szyldów i reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Dla każdej kategorii będą inne okresy przejściowe, w czasie których trzeba będzie dostosować się do nowych przepisów. Ogrodzenia i obiekty małej architektury istniejące w dniu wejścia uchwały reklamowej nie będą wymagały okresów dostosowawczych i dostosowania do nowych warunków. Natomiast reklamy i szyldy są w trzech etapach: 3-letnim, 4-letnim i 5-letnim. Na pierwszy rzut po przyjęciu tej uchwały reklamowej będziemy przyglądać się szyldom i reklamom w dzielnicy Zdrój, w drugiej części reklamom i szyldom w centrum i w pozostałej części miasta. W województwie śląskim uchwały reklamowe funkcjonują już m.in. w Mikołowie, Wiśle czy Sosnowcu, w tym ostatnim mieście właściwie tylko na papierze. Miasto przyznaje, że przez trudny okres pandemiczny przedsiębiorcy nie dostawali dodatkowych opłat za nieprzestrzeganie przepisów. Teraz dostają po głowie z kolei od polskiego rządu i są na nich poważne obciążenia też finansowe, więc nadal mają taryfę ulgową, chyba że są w trakcie wymiany tego szyldu albo rozpoczynają działalność, to wtedy muszą już stosować nasze standardy zapisane w uchwale. W Jastrzębiu Zdroju mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem uchwały do 20 listopada, natomiast uwagi mogą składać do 4 grudnia. Znika miejsce, które wielu osobom kojarzy się z młodością. W katowickiej Ligocie trwa wyburzanie domu studenckiego nr 3, który należał do Uniwersytetu Śląskiego i w którym przez kilkadziesiąt lat działał klub Straszny Dwór. Kiedy budynek zostanie wyburzony, w jego miejscu deweloper rozpocznie budowę mieszkań. Łukasz Kądziołka. Ten budynek był świadkiem wielu imprez. Dzisiaj dom studencki nr 3 w Katowicach Ligocie znika cegła po cegle. Wraz z budynkiem akademika nie znikają jednak wspomnienia byłych lokatorów i osób, które przychodziły tu do tak zwanego Strachola, czyli klubu Straszny Dwór. W każdą środę był jakiś koncert. Głównie były to koncerty zespołów amatorskich lub takich rozpoczynających swoją karierę. Mogę tylko powiedzieć, że pierwsze kroki w Strasznym Dworze stawiały takie zespoły jak Mysłowic, Łzy czy Akurat. Ale oprócz tego były również występy gwiazd tam tych lat 90. i początku lat 2000, czyli mieliśmy przyjemność organizować koncerty kultu. Klub zakończył działalność w 2006 roku, a DS3 opustoszał już kilka lat wcześniej. Został on w roku 2019 sprzedany, dlatego Uniwersytet Śląski absolutnie nie ma żadnego związku już teraz z tym budynkiem. Natomiast pozostałe akademiki DS1, DS2, DS7 zostały poddane kompleksowej modernizacji, również termomodernizacji. Nadal mieszkają tu studenci, prawie 1000 osób. Teraz będą mieli nowych sąsiadów. Spółka, która kupiła od uczelni akademiki jego otoczenie, ma zamiar wybudować tu mieszkania. Obiekt, który kupiliśmy, nie nadawał się do odnowienia, dlatego że nie spełniał norm budowlanych, obecnych norm budowlanych. W związku z tym musieliśmy podjąć decyzję o wyburzeniu i na tym terenie wybudujemy 3 bardzo ładne, moim zdaniem, budynki mieszkalne 4-piętrowe. Patrząc na tempo, w jakim znika dom studencki, wyburzanie nie potrwa długo. Budowa nowych mieszkań ma rozpocząć się pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku. Symbolicznie rozpoczęła się budowa pierwszej welostrady w metropolii. Symbolicznie, bo budowana właśnie infrastruktura rowerowa powstaje przy okazji inwestycji drogowej, a potem zostanie dołączona do welostrady Sosnowiec-Katowice. Kiedy ta droga powstanie, nie wiadomo, bo niezmiennie pojawia się problem z własnością działek. Łukasz Kądziołka.
To będzie pierwszy odcinek Welostrady w metropolii. Na razie skromny, bo bardzo krótki fragment powstaje przy okazji budowy drogi. Obok tej drogi przechodzić będzie w przyszłości Welostrada. Postanowiliśmy ten odcinek, 200-metrowy odcinek Welostrady, wybudować przy tej okazji, aby już to miejsce zwyczajnie nie wracać. Gdy mowa o metropolitalnej sieci Welostrad, zawsze powraca temat dalszego przebiegu tej szybkiej drogi dla rowerów, która ma połączyć Katowice z Sosnowcem. Zwłaszcza po stronie Katowic jest problem z działkami, na których miałaby pobiec ta droga. Były nawet protesty mieszkańców katowickiego Burowca, którzy nie zgadzają się na budowę mieszkań w tym miejscu. Jednak na razie wszystko utknęło na etapie koncepcji i sprawa zabezpieczenia terenów pod Welostradę nie jest przesądzona. Wciąż trwają ustalenia. Okazało się, że dla kilku z tych działek wykonawca nie jest w stanie ustalić, kto jest właścicielem. W związku z tym na naszą prośbę zwrócił się on do Urzędu Miasta Katowice, jak i do Wojewody Śląskiego. Pisma w tej sprawie zostały wysłane w pierwszym tygodniu listopada. Ma to pozwolić na ustalenie właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Jeden z właścicieli sam pisał do metropolii, chcąc swoje działki sprzedać i przy okazji metropolię ostro krytykował za przeciąganie sprawy. To ze spółką Pragbud metropolia podpisała list intencyjny o współpracy i spółka zarzuca GZM-owi, że nie wywiązuje się ze złożonych obietnic. Temu wszystkiemu na razie przyglądają się Katowice, które czekają na koncepcję Welostrady. Dopiero na jej podstawie będzie można wyrokować jakikolwiek kroki w dalszej perspektywie podejmować. Musimy pamiętać o tym, że jako miasto w tej chwili nie ma możliwości, abyśmy zakupili jakieś grunty bez posiadania dokumentu. Mogłoby się okazać, że jednak ta wytyczona droga w koncepcji przebiegałaby zupełnie inaczej. Koncepcja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku, natomiast pierwszy symboliczny fragment Welostrady w Sosnowcu powstanie do końca tego roku. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Zapraszamy jutro o stałych porach. Do zobaczenia.